pytania od pani Ani urodzonej 17 września 1978 roku. Pytanie dotyczy jej ewentualnego inwestowania wraz z tatą urodzonym 23 marca roku 1948. No i pytanie, jest to pytanie o giełdę, o skuteczność ewentualnych ich posunięć na parkiecie giełdowym. Czyli tak, tata jest trójką, 15, 6, 7, a pani jest szóstką. Pytanie jest takie, czy państwo powinni razem podejmować takie ryzyko? Czy to jest dobry pomysł? Chciałaby pani zagrać i zacząć od pomocy taty. Na pewno tata tutaj jest bardzo mocnym punktem. Widać, że mężczyzna, którego mnie pani pyta, ma nie tylko wiedzę, ale też jakąś taką, ja bym powiedziała, intuicję w tej materii i potrafi wejść i wyjść, czyli potrafi się w czasie właściwym wycofać. Czy pani sama sobie poradzi? To nie wiem, zaraz zobaczymy. Bo mam wrażenie, że trochę się pani boi przegranej, znaczy przegranej straty, nie tyle przegranej, co straty. I widać, powiem pani tak, że jeżeli pani będzie takich manewrów dokonywała za pomocą taty, to jest to powiedzmy do zarobienia kwota. Natomiast ja się obawiam, że pani nie bardzo sobie sama będzie radziła dosyć długi czas, że dla pani nauczenie się tego mechanizmu czy szybkości reagowania na zmiany będą zbyt trudne. Mam wrażenie, że największe kłopoty będzie pani miała ze sprzedażą o czasie, nie tyle z zakupem na przykład jakichś akcji, bo tu będzie pani miała większą jak gdyby intuicję czy skuteczność decyzyjną, natomiast gorzej będzie pani ze zbywaniem akcji, stąd to taka trochę połowiczna droga, ale może małymi kwotami mogłaby pani po prostu potraktować jako naukę, bo jeśli chodzi o dochód, o zysk na większą skalę, to myślę, że to jeszcze nie teraz, że na to trzeba byłoby trochę poczekać. Pytanie od dzisiejszego jubilata, ale jubilata bardzo młodego, właśnie kończy dzisiaj 18 lat, 6 października 1991 roku. Urodził się Wojtek. Mama Grażyna prosi o to, żebym na wizji powiedziała, co czeka jej syna w przyszłości, jak w dorosłym życiu, jak się potoczą jego losy. Jak się potoczą jego losy? Proszę pani, przede wszystkim to będzie ktoś, kto w bardzo dużym stopniu będzie kultywować w przyszłości kontakty czy tradycje rodzinne. Dzisiaj może być młodym człowiekiem, który jakoś nie rokuje takich nadziei, takiego sposobu bycia, natomiast widać przywiązanie do rodziny, czyli będzie pani miała z synem już mocno dorosłym kiedyś w przyszłości na pewno kontakt. Co widać jeszcze? Karty pokazują wyjazd, który będzie spowodowany jakąś nieudaną miłością. Wyjazd na jakiś czas za granicę, za kilka lat. Rozczarowanie emocjonalne, które spowoduje, że on się po prostu zechce przemieścić. Karty pokazują również wykształcenie, które zdobędzie i dzięki to któremu wykształceniu i jakiejś swojej dziwnej umiejętności zdobędzie serce tej właściwej kobiety, nie tej, która mu złamie to serce, tylko tej właściwej. Pokazuje jego jako osobę
posiadającą kiedyś w przyszłości rodzinę. Rodzinę z kobietą, która według mnie będzie z innego miejsca. Karty pokazują, że on będzie mieszkać gdzie indziej niż w tej chwili. Widać również, że jest to ktoś, kto mniej więcej w wieku, przepraszam, już kończę, tylko powiem tak, mniej więcej w wieku 26-27 lat powinien bardzo uważać na siebie w okolicach swoich urodzin, szczególnie jeśli miałyby to być jakieś kwestie związane z pokonywaniem wysokości, nie wiem, skoki czy coś. Tutaj są jakieś zagrożenia dla jego systemu kostnego. To tyle w dużym skrócie. Dziękuję bardzo za pytanie. Witam kolejną, tym razem już osobę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moja data urodzenia to 26 sierpnia 1966. Nazywam się Klaudia. Tak. I chciałam zapytać, czy spotkam jeszcze taką swoją prawdziwą miłość? A proszę mi powiedzieć, jak się pani czuje od dawna samotna? Dobrze. Ale jak się pani czuje, jak od dawna się pani czuje samotna? No już 5-6 lat. Czyli tak to pani ocenia, że to jest taki okres? Tak. Czy pani spotka? 7, 3, 1. Wokół pani teoretycznie nie ma pustki, tylko że to nie o tym rozmawiamy. To nie to, tak. Tak. Co pani mogę powiedzieć, co karty pani prognozują? I pyta mnie pani o stały, prawda? Tak, tak się tak. Rozumiemy. Co karty pani prognozują? I pyta mnie pani o stały, prawda? Tak, tak się tak. Rozumiemy. Dobrze. Pyta mnie pani o stały, prawda? Tak, tak się tak. Rozumiemy. Dobrze. W najbliższym czasie, bo powiem tak, na pewno będzie pani jeszcze nie wychodzić za mąż, ale na pewno, być może, ale generalnie chodzi o dom. Karty pokazują kogoś, z kim pani faktycznie będzie spędzać. To, co mogę powiedzieć. Nie sądzę, żeby to było wszystko, bo wiadomo, że no, w pewnym wieku mężczyźni i kobiety mają już poza sobą i osobiste. To znaczy, dopiero go poznam. Za 2 lata. Karty pokazują kogoś, z kim pani faktycznie będzie spędzać. To, co mogę powiedzieć. Nie sądzę, żeby to było wszystko, bo wiadomo, że no, w pewnym wieku mężczyźni i kobiety mają już poza sobą i osobiste. Dopiero go poznam. Za 2 lata pani się zdecyduje, tak może powiedzmy. Aczkolwiek nie sądzę, żeby pani przyszłość zaczęła się wcześniej niż w sierpniu przyszłego roku. Bo do tego czasu karty pokazują różnego rodzaju możliwości, natomiast tak naprawdę najwcześniej przyszłość zaczęła się wcześniej niż w sierpniu przyszłego roku. Bo do tego czasu karty pokazują różnego rodzaju możliwości, natomiast tak naprawdę najwcześniej w sierpniu przyszłego roku, do 2 lat od sierpnia przyszłego roku, czyli wtedy powiedzmy między rok a 2 od dzisiaj, w pani życie wejdzie ten ktoś, o kim rozmawiamy. Mężczyzna, o którym mówię, będzie od pani młodszy. Będzie od pani młodszy, będzie osobą, która będzie mieć, co jest istotne, dosyć, ja bym to określiła, roszczeniowo nastawioną do życia matkę, całkiem jeszcze na chodzie. Natomiast wobec pani ta osoba będzie zachowywać się bardzo pozytywnie, czyli po takim momencie niepokoju okaże się, że jest osoba pani przyjazna, aczkolwiek ona będzie miała taki bardzo roszczeniowy sposób bycia. To po pierwsze, mężczyznę pozna pani w jakimś takim miejscu, gdzie karty mówią o powadze urzędu. O szeroko pojętej powadze urzędu, bo to są, powaga urzędu to jest urząd skarbowy, ale to jest również muzeum, czy jakieś miejsca, przybytki jakieś, powiedzmy, no, kultury narodowej. To, co nam się kojarzy z takim, no, może nie z pompatycznością, ale generalnie nie kojarzy nam się z jarmarkiem i z bębenkami. W takim miejscu pani pozna tego mężczyznę. Nie sądzę, żeby to było przed sierpniem przyszłego roku. Na pewno nowa dla pani osoba. To tutaj widać wyraźnie, że jest to ktoś, kogo pani... Żadna z tych starych znajomości i karty określają tego człowieka jako młodszego od pani o lat, mniej więcej 6-7.
mniej więcej 6-7. Ten mężczyzna, jeszcze mówią karty o nim w ten sposób, jest kimś, kto ma coś swojego, własnego i ma bardzo dużą wiedzę, w tym jedna dziedzina tej wiedzy jest wiedzą wyuczoną, taką, gdzie ma dyplom, poza tym ma jakiś talent. I z tego talentu on żyje, tak naprawdę ma dyplom jakiejś tam, powiedzmy, uczelni, gdzie trzeba było dużo bardzo czytać, są to różnego rodzaju humanistyczne generalnie, jakaś specjalizacja. Natomiast on żyje i to z czego żyje i ten sposób prowadzenia jego interesów łączy się z jego szeroko pojętym talentem, z wiedzą, która nie została uzyskana na uczelni, tylko jest jakąś jak gdyby cechą charakteru. I z tego żyje. Młodszy pan, mniej więcej 6-7 lat, mężczyzna, według mnie urodzony w 4 kwartale roku. Czyli to jest tak, no powiedzmy, poczynając właśnie od września, prawda, właśnie października do końca grudnia. Bardziej to wprawdzie wygląda na kogoś z pogranicza Skorpiona i Strzelca. Jakoś tak. Tak to wygląda. Bardzo dziękuję za pytanie. Proszę Państwa, przypominam, że emitujemy na żywo. Mają Państwo wszystkie numery na dole ekranu. Proszę z nich korzystać. A ja wracam do pytań SMS-owych. Pani Ania, urodzona 26 czerwca w 1961 roku, i pan Jacek 10 grudzień w roku 1958 urodzony. Pani Ania to 8687, a pan Jacek 13 45. Pan Jacek jest 9. Pytanie brzmi tak: co będzie z naszym związkiem? Czy będzie dobrze? Jak się potoczą Państwa losy? Nie widać w przełożeniu kart jako sygnału niczego, co miałoby znamionować nadchodzące burze, ale to tylko przełożenie. Zobaczymy, co na to więcej wyjętych kart, czyli jak wygląda pełny układ dla Państwa. Jaka będzie prognoza? Rzeczywiście w tej chwili mają Państwo za sobą jakąś dosyć nieprzyjemną historię i myślę, że sprawcą tego w bardzo dużym stopniu był mężczyzna. Tu jak gdyby wina, o ile tak można powiedzieć, leży po jego stronie w dużym stopniu. Czy będzie dobrze? No ja sądzę, że tutaj w dużym procencie zależy to niestety od pani, ja bym powiedziała, takiej przebiegłej kobiecej mądrości, dlatego że trudno na pewno jest wybaczyć to, co się stało. Widać mężczyznę, który się sprzeniewierzył związkowi tutaj, teoretycznie było to związane z jego obowiązkami zawodowymi i na coś tam musiał to zrzucać, ale tak naprawdę to jest to pani po prostu pani strata, została pani zdradzona jak gdyby, prawda? Natomiast on panią mimo wszystko kocha i wydaje mi się, że mogą Państwo jeszcze spróbować, aczkolwiek chcę powiedzieć, że do takiej harmonii, na jaką pani liczy, trudno będzie dojść. To nie jest łatwe zadanie i myślę, że sporo jeszcze wody upłynie, zanim pani będzie mogła odetchnąć i spokojnie patrzeć w przyszłość. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham panią. Proszę pani, chciałabym się dowiedzieć, czy moje małżeństwo będzie trwałym małżeństwem. Mhm. A kiedy się pani urodziła? 25 sierpnia 1979 roku. A mąż? 21 października 1981 roku.
I chce pani wiedzieć, czy związek przetrwa, czy tak? Przetrwa, czy będzie to udane małżeństwo. A dawno się państwo pobrali? No, 2 lata temu. Na razie jest wszystko dobrze, ale tak dla swojej po prostu... Dla ciekawości, czy się nic nie będzie złego działo. Tak, czy czasami los nie szykuje mi jakiejś niemiłej niespodzianki albo miłej. Mm-hmm. Znaczy pani co, patrząc w karty, znaczy w liczby, to powiem pani, że chyba jest to przynajmniej ze strony mężczyzny mało możliwe, żeby on chciał zamieniać panią na przykład. Brzydko powiem, ale tak to powiedzmy prozaicznie by brzmiało. Tak, no pewnie, że w życiu możliwe jest wszystko, ale to tak dosyć byłoby naciągane, gdybyśmy na to tak popatrzyły, ale już patrzę. Być może pani będzie miała pomysł na życie inny. O Boże. Na przykład. Nagle się okaże, że pani się zakochała na śmierć i życie kolejny raz. I... No, nigdy w życiu nic nie wiadomo, tak. Ale chyba raczej nie sądzę też, ale bo po stronie mężczyzny takich tutaj ciągotek ja nie widzę, ale nie, oczywiście... Nie, zupełnie on się raczej taki jest, nie, na pewno jest zakochany, tak mi się wydaje. Nie, na pewno jest zakochany i na pewno jest, mówię, to jest, ja bym się bardzo zdziwiła, gdyby pani za parę lat powiedziała, że on sobie, nie wiem, wymyślił coś innego, to... Nie, na pewno nie podejrzewam go, żeby do jakiejś kobiety, nie, to nie ten typ człowieka, Nie, proszę pani, to jest tak, związek, do, powiem bardzo nieelegancko, do późnej starości, ale no tak o, to... Kurczę. Powiem pani w ten sposób. Na pewno będą państwo miewali różnego rodzaju, jak wszyscy my w związkach będący, prawda, jakieś kłopoty, mniejsze czy większe. Ale na pewno nie będą to kłopoty, które osłabiłyby państwa związek. Czyli no, oczywiście, że zdarzają się różne rzeczy, ale widzi pani, w koronie układu mam u państwa miłość, mam w pomocy tego układu, mam również też miłość i powiem pani, że taką trochę chyba delikatną zazdrość gdzieś z boku, czyli muszą państwo być bardzo taką dobrą parą, znaczy robić wrażenie nie tylko dla siebie dobrej pary, ale też i na innych, bo widać, że ktoś tutaj po prostu jako karta towarzystwa z boku, widać, że państwa porozumienie wzbudza pewnego rodzaju, no, zazdrość, taką cholera udało im się na tej zasadzie, wie pani, prawda? Ale nie ma tutaj nic złego w kartach. Ja nie sądzę, żeby pani miała się czegoś obawiać. Nie szykuje niczego takiego. Nie, nic się nie szykuje. Karty pokazują jakieś tam zdarzenia losowe, pokazują powiedzmy rodzinę, dzieci, pokazują zmianę pracy. A właśnie, tak. Jak już pani mówi o dzieciach, to może o dzieci zapytam. No więc dzieci pokazują. Tak, a w najbliższej przyszłości? Ja sądzę, że państwo będą rodzicami. Ja sądzę, że będą państwo rodzicami w ciągu, już pani mówię, zechce pani poczekać. Myślę, że do 3 lat od dzisiaj pojawi się na świecie dziecko i to będzie jeden raz. Ja nie sądzę, żeby państwo mieli więcej dzieci, ale będzie to państwa wybór. Jakoś tak po prostu uznają państwo, że zostały państwa uczucia rodzicielskie zaspokojone. Bardzo udane macierzyństwo zresztą, 2 do 3 lat, tak to karty pokazują w tym przedziale czasowym. I to jest takie duże wydarzenie, natomiast to jest z tych pozytywnych. Negatywnych jakoś bym tutaj nie mogła się doszukać, prawdę powiedziawszy. Ale to chyba dobrze. No pewnie, też tak sądzę. Także dobry związek, naprawdę. Dobrze, w takim razie ślicznie dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc. Proszę państwa, bardzo miło jest móc postawić komuś karty i zobaczyć taką odpowiedź. Pewnie, że w tym związku, jak powiedziałam, będą jakieś tam, wiadomo, raz będzie lepiej, raz gorzej, raz będzie coś z pracą, raz będzie coś, będzie chorować trochę ktoś z rodziny starszej. No, to są naturalne sprawy, które nawet bez kart możemy przewidzieć, że nam przydarzą się, prawda? Ale tak naprawdę to z przyjemnością się patrzy na taki związek, na takie karty, na ludzi otwartych dla siebie. To bardzo ważne, żeby być tak wobec siebie ciekawym siebie cały czas, bo chyba to jest najważniejsze, jak przechodzi ciekawość siebie, to w tym momencie wszystko się kończy. To jest tak trochę, jak ja mówiłam w tym wstępie tutaj o tarocie, że będę stawiać karty dotąd, dopóki będę sama ciekawa odpowiedzi na pytanie, mimo że to pytanie nie dotyczy mnie, tylko kogoś innego, bo wtedy jest coś autentyczne, jak się jest ciekawym. Tak samo jak tutaj ta para musi być siebie ciekawa, bo jak mija ten czas, to znaczy, że
że chyba nie było to to, bo znamy przecież wiele przykładów ludzi, którzy są naprawdę, widać już w dojrzałym wieku i cały czas są ciebie ciekawi, mają coś sobie do powiedzenia, do zakomunikowania, do zaoferowania. Widać, że potrzebują siebie nawzajem na co dzień. I tak wygląda właśnie przyszłość tej pary, której jednej części, czyli kobiecie, stawiałam kartę. Kolejne pytanie jest... to już, czy w związku będzie dobrze? Pytanie jest takie. Pani Wioleta urodziła się 28 stycznia w 1971 roku. Ma problem związany z pracą. Jutro idzie na rozmowę i pyta, czy otrzyma pracę, tę, którą jutro będzie próbowała otrzymać. I czy firma, która ją ewentualnie będzie zatrudniać, zaakceptuje jej warunki płacowe. Trochę jest pani pod ścianą, pani Wioletto, albo mi się wydaje, że jest pani psychicznie może pod ścianą, może nie chodzi o pani stan posiadania, ale widać, że jest pani tak jakby panią trochę już coś dotknęło, jakby to pytanie o warunki płacowe było nie bez powodu, bo widać, że trochę pani ma już za sobą negatywnych prób w tej materii. Czy oni... Powiem pani tak, wrócą państwo do rozmowy, natomiast to nie te pieniądze. Sądzę, że praca będzie pani mogła dostać po powtórnych renegocjacjach, to chyba tak się mądrze nazywa, związanych ze stawką. To nie te pieniądze, które pani by chciała otrzymać. W każdym razie nie aż takie. Będzie pani musiała trochę ustąpić. Wtedy ta praca będzie na panią czekać. Także to spotkanie jutrzejsze, po prostu to oznacza, że to jutrzejsze spotkanie nie przyniesie rozwiązania. Powiedzą pani, że muszą tę pani ofertę związaną już z kwotą, prawda? Tym razem ponownie przepatrzeć i będą się do pani odzywać. Pani Ela urodziła się w 1959 roku, 14 lutego i pyta, kiedy skończą się jej problemy finansowe. Proszę pani, ja sądzę, że to niestety nie jest taka bliska przyszłość i myślę, że najbliższe około 2 lat jeszcze to nie będą to lata komfortowe i będzie pani miała, będzie pani odczuwać jednak problemy na stałe. Około 2 lat sądzę, że jest to tak ostrożnie powiedziane. Być może nawet 3 do całkowitego zakończenia tego, co pani dzisiaj odczuwa, tego negatywnego dla siebie okresu finansowego, ale trochę mam wrażenie, że na coś pani liczyła i że ktoś panią po prostu zawiódł, stąd też pewnie dlatego to się przedłuży, bo czyjaś pomoc byłaby rzeczywiście dosyć bardzo dla pani istotna, ale to się nie zdarzy. Czarek urodził się 16.08.1968 roku. I pan Czarek jest trójką numerologiczną, jest w tej chwili w 3 roku osobistym i pyta tak. Wiem, że będą zwolnienia. Czy znajdę i kiedy dobrą pracę w swoim zawodzie? Pozdrawiam. No będą zwolnienia rzeczywiście. Ja tylko myślę, że trochę jest to przeolbrzymione, to znaczy może nie rozmiar tych zwolnień, natomiast atmosfera. Sądzę, że trochę pana
przeraziło coś, co niekoniecznie pana dotyczy. Bo zaraz panu powiem oczywiście, co tarot na to. Ale ja mam wrażenie, że pan nie utraci pracy, albo że pan nie utraci płynności pracy, jak pan woli. I jeśli mówimy w ogóle o zmianie, to ja bym ją raczej określiła jako wyszedł i wszedł, czy jakby pana ktoś zwolnił i przyjął na innych zasadach. Nie ma tutaj zmiany, która by panu dawała bezrobocie. Stąd ja raczej bym pana chciała uspokoić, że pan nie powinien się martwić o to, gdzie pan będzie pracował, bo tutaj nie widać, że pan miał w ogóle podlegać temu trendowi zwolnień. Akurat sądzę, że pan się tutaj utrzyma i że to ten pana zawód i będzie w dalszym ciągu mógł być wykonywany w tym samym miejscu i za te same pieniądze. I nawet jeśli będą zwolnienia i potem przyjęcia, żeby tych zredukowanych, jak gdyby jakieś manewry techniczne będą robione, to pan na pewno pracy nie utraci. Nie ma pan się powodu niepokoić, z czego pan będzie żył i czy to nie wpłynie na pana dochody. Nie, nie wpłynie. Pytanie jest takie, złożone trochę. Pani Zenobia, która urodziła się 23 października w 1955 roku, czyli numerologiczna ósemka, jest żoną pana Andrzeja. Pan Andrzej urodził się 5 czerwca w roku 1954. I mamy taką sprawę. Otóż pani Zenobia pyta, kiedy mąż zapomni o kobiecie, z którą ją zdradził. Ta kobieta zerwała z mężem, a mąż się tego wypiera. To znaczy, rozumiem, że wypiera się zdrady. Kiedy mąż zapomni o kobiecie, z którą zdradził żonę. Trochę to trudne może być faktycznie, bo ta kobieta się w kartach pokazuje jako ktoś dla niego ważny był. Natomiast rzeczywiście ten związek jest zakończony. W koronie widać układu bardzo wyraźnie to. Co to dla pani oznacza? Bo fizycznie związek mógł się zakończyć, ale rozumiem, że mąż nie wrócił do pani psychicznie. Powiem pani tak. To nie będzie tak jak kiedyś już i sądzę, że mąż się w ogóle zmienił i jakby zmienił sposób patrzenia na świat, zmienił swoje jakieś oczekiwania od życia i mówienie, kiedy on zapomni, jest trochę, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ widać, że on nie chce zapomnieć. Karty pokazują go jako człowieka, który pamięta nie kobietę, taką konkretną kobietę, która na przykład miałaby być zagrożeniem dla pani małżeństwa, tylko pamięta, jak to pani powiedzieć, powód, dla którego ta kobieta była dla niego ważna. No to po prostu oznacza, że jakość państwa małżeństwa dla pana Andrzeja zmniejszyła się, prawda, przed tą zdradą. Zresztą tak zawsze jest, że zdrada jest jednak wynikiem jakiegoś stanu psychicznego jednego przynajmniej ze współmałżonków. Natomiast jak państwa stosunki się ułożą między wami, to powiem tak, on już nie będzie szukać innych wrażeń, innych kobiet. Będzie w tym związku z panią i ten związek przetrwa.
Natomiast z drugiej strony jest to takie właśnie już przetrwanie. Trudno mi pani dać odpowiedź, na którą pani czeka, że wrócą uczucia, wróci związek. Natomiast to, co się zdarzyło, on chyba jednak w pamięci nosić będzie jako coś, do czego chciał kiedyś dojść i co zostawił, czy zostało mu zabrane. Kolejna osoba, dobry wieczór. Dobry wieczór, serdecznie witam pani Janu. Bardzo się cieszę, że się do pani dodzwoniłam. Mam na imię Krystyna, moja data urodzenia 2.9.54. Moje pytanie, od jakiegoś czasu poszukuję pracy jako opiekunka do Niemiec. Bardzo proszę zobaczyć w kartach, kiedy ewentualnie taką pracę bym znalazła. Czy mam szukać poprzez niemieckie firmy, czy poprzez znajomych, no, z którymi powiedzmy też gdzieś tam jeżdżą. Ale pani w tej chwili jest w Polsce czy w Niemczech? Tak, teraz w tej chwili jestem w Polsce. Jestem w trakcie właśnie poszukiwania pracy. Wcześniej jeździłam do... No i całkiem dobrze mi tam było. Kiedy mi się uda wyjechać do pracy? Tak, rozumiem. Kiedy się pani uda wyjechać do pracy? Już w tym charakterze, o którym pani pyta kartę, czy jak osoba do opieki. Już patrzymy. Znaczy tak, ja sądzę, że powiedziałabym, że najbliższy czas trochę jest taki jakby zamknięty. To nie są najbliższe tygodnie. I jeśli miałabym być tak już do końca uczciwa wobec pani, to powiem tak. Będzie pani miała bardzo dobrą pracę, ale ta praca jest dopiero po nowym roku. Tutaj w tym roku obecnym, kalendarzowym, widać, że są to jakieś takie próby, ale tak naprawdę nie dojdzie do żadnego, jak to się mówi, mądrego rozwiązania. Tutaj się nic nie wykluje. Natomiast pyta mnie pani, kto będzie... Tak, czy mam właśnie szukać poprzez niemiecką firmę, czy poprzez polskich znajomych? Już mówię. Bo mam, no imię mogę podać pana, który się tym zajmuje, Damian. Czy ewentualnie w Polsce, to, tak? Nie, tam, za granicą. Tam. Dobrze. To jest jedna z firm. Powiem pani tak, tutaj pani niewiele jest w stanie jak gdyby załatwić, tu na miejscu, tutaj poprzez polskie układy, poprzez polskie znajomości, to jednak są to takie no mało wiarygodne. Nie dlatego, że ktoś panią chce oszukać, to po prostu są mniejsze możliwości. Na pewno dobrze byłoby pytać za granicą o to, czyli po prostu w Niemczech. Natomiast w dalszym ciągu powiadam, to jest po nowym roku. To, co jest dobre, to, co będzie dla pani ważne, no może to być koniec grudnia, ale na pewno nie jest to listopad, rozumie pani. To nie jest aż tak blisko. Natomiast, bo karty mówią, że około 2 miesięcy będzie pani miała co najmniej zablokowaną możliwość wyjazdu do jakiegoś dobrego zajęcia. Ale pójście drogą urzędu jakiegoś, czy osoby, która się tym zajmuje po prostu fizycznie, na przykład ten Damian w Niemczech, jest dobrym rozwiązaniem. Trafi pani do kogoś, kto jest chory. Tak pani szuka? Tak. No bo tutaj karty tak pokazują. Tak, opiekunki tylko właśnie są. Tak, bo do kogoś chorego. Starszych ludzi. Do kogoś chorego, kto ma kłopoty trochę z poruszaniem się i z komunikacją jednocześnie, więc to może być tam ktoś po wylewie, czy jakoś. Do takiej osoby pani trafi, będą to całkiem porządne pieniądze i będzie pani się dobrze w tym miejscu czuła, ale to jest bardziej... Ale też poprzez niemieckie jednak firmy. Tak, nie, ja bym tutaj w ogóle polskie układy wykluczyła. Tutaj jak widać, że ta zagraniczna droga jest po prostu bardziej skuteczna, ale też i bardziej wiarygodna, bo jak gdyby taka sprawdzająca wszystkie warunki, czyli życzenia i oczekiwania obu stron. Rozumiem pani Janno. Moje drugie pytanie, jak się potoczy ten rok numerologiczny mój? Ten rok numerologiczny, czyli ta szóstka. Tak, ta szóstka właśnie. Właśnie ta szóstka. Czy w końcu znajdzie się ten książę? Czy on mnie odnajdzie? W szóstce się powinien odnaleźć. No już teraz to nie powinien być taki opieszały, prawda? No już czas najwyższy. Czas najwyższy, zobaczmy. Dobrze. Czy on się w tej szóstce odnajdzie? Hmm.
proszę pani, przede wszystkim to chcę powiedzieć tak, że ten książę to jest taki trochę jak gdyby przywieziony w teczce, czyli na pewno dotyczy to jakiegoś albo obcego miejsca, na przykład tam, dokąd pani pojedzie do pracy, czyli Niemcy, albo przynajmniej przemieszczania się, bo karty pokazują ruch i gdzieś dalej. Tego mężczyznę pani nie zna. Radziłabym pani bardzo serdecznie kontaktować się przez wszystkiego rodzaju albo portale internetowe, jakieś biura, które pośredniczą w kontaktach z ludźmi, niekoniecznie matrymonialne nawet, ale takie, które grupują znajomych i przyjazne dusze, albo, bo tutaj ta karta ósemka mieczy w tej chwili oznacza również internet, kiedyś oznaczała tylko i wyłącznie skrzyżowania duże dróg, czyli tam, gdzie, jak mówię, w podróży, ale stąd dodaje pani też ten internet, ponieważ to w tym momencie jest bardzo trudno do rozróżnienia, bo się trochę jednak technika do przodu posunęła i wtedy pani tego mężczyznę, to są najbliższe czasy, ja sądzę, że jest to kwestia, no może nie w szóstce, aż tak dokładnie, do dwóch lat od dzisiaj, czyli być może w szóstce, no możemy trzymać kciuki, żeby to było w szóstce. No, się w końcu pojawi. Tak, on się pojawi i widać faktycznie taki związek, który jest związkiem urzędowym, takim, gdzie się podpisuje dokumenty, czyli taki związek wspólnoty, tego typu. Bardzo dziękuję za telefon, za pytanie, które pani mi postawiła. Życzę dużo sukcesów i trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Wracam w związku z tym do pytań. I pytanie już tak jak gdyby za ciosem. Pani Wiesia, Wieśka, księdza sobie urodzona 3 stycznia w roku 1957, pyta tak, kiedy wyjadę do pracy za granicą? Kiedy wyjedzie pani Wiesława do pracy za granicą? Trochę panią nabierają z tą możliwością. Tak jakby pani ktoś obiecywał coś, nie do końca dotrzymywał słowa, albo były to jakieś bardzo marne pieniądze. Generalnie myślę, że przede wszystkim to dobrze byłoby się przyjrzeć komuś, kto pani tę pracę postanowił, czy obiecał naraić. Bo tutaj są jakieś takie, ja bym to określiła, mało wiarygodne przesłania. Jeśli chodzi o ten kontakt. Kiedy pani wyjedzie? Otóż pani Wiesławo, tak, rzeczywiście widać, że pytam mnie pani o coś, ponieważ ktoś pani coś zaproponował. Ma pani jakąś konkretną wizję tego swojego wyjazdu, żeby popracować. Ja sądzę, że powinna się pani liczyć na razie z taką statyką w tej kwestii. Myślę, że do co najmniej świąt nadchodzących Bożego Narodzenia, to tutaj wielkich zmian nie ma. Karty pokazują właśnie gdzieś tak styczeń, luty. Wtedy będzie pani miała możliwość. Będzie miała pani możliwość, będzie pani, o tu też tam się pokazały karty pokazujące, że będzie pani się kimś opiekować po prostu. Kimś, kto jest chyba chory, kto ma ograniczoną jakąś umiejętność, czy możliwość poruszania się, umiejętność niego poruszania. Ale to jest przyszły rok. Do tego czasu sądzę, że jest to mało możliwe, że tak, to nie są te momenty. To, co pani myśli, że pani może, to okaże się, że jest to niemożliwe. Czyli wiadomości pani związane z jakimiś ofertami na dzisiaj są po prostu, będą nieaktualne. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Z panią Joanną rozmawiam. Tak, dzień dobry. Mam na imię Elżbieta. Tak. Urodziłam się 2/1/50. Jestem dziewiątką. Mój mąż Wojciech, 5/5/48 jest piątką.
I chcę zapytać o dalsze losy mojego małżeństwa, naszego małżeństwa. Tak. Czy to małżeństwo, jak się potoczą Państwa losy dalej po prostu, tak? Dobrze, już patrzymy. Skończyło się połączenie, ale ponieważ padło pytanie, oczywiście odpowiem na to pytanie. Z przełożenia mogę powiedzieć tak, że została Pani zraniona. Czyli zdarzyło się coś, co przy dziesiątce mieczy może prognozować bardzo wiele zdarzeń, ale generalnie dotyczy zdarzeń po prostu z dziedziny spraw osobistych. Co Państwa czeka? Co Państwa czeka? Jak się potoczą losy Państwa małżeństwa? Proszę Pani, czasami jest tak, że człowiek przeżywa jakąś traumę i wydaje mu się, że z tej traumy jest jakieś jednoznaczne wyjście. Otóż tutaj nie ma. To jak jest w Pani przypadku. Karty mówią o tym, że Pani nie będzie niczego zmieniać w swoim życiu. Chociażby chyba z racjonalnych powodów. Widać, że ten związek zostanie utrzymany, mimo że mężczyzna nie zachowuje się w kartach, patrząc tutaj wobec Pani fair. I że to nie jest koniec, dlatego że to, co się zdarzyło, wcale nie jest zakończeniem sytuacji. Czyli jest to po prostu odkładanie pewnych decyzji, akceptowanie niewygody w ogóle, jeżeli chodzi o to, jak Pani jest traktowana, ale też i braku akceptacji uczuciowej, bo tutaj widać, że Pani się źle czuje w tym wszystkim. Natomiast sądzę, że po prostu bez względu na to, jak Pani to odbiera, to się nie wydarzy nic. Po prostu związek zostaje utrzymany. Tak właśnie dosyć często bywa, że wali nam się świat i wydaje nam się, że jak się już ten świat nam zawali, to już na pewno coś się musi wydarzyć. I najtrudniejsze do zrozumienia jest właśnie to, że nie wydarza się nic. Że słońce wschodzi i zachodzi, że ludzie wstają, idą do pracy, wracają, kładą się spać, że powtarzamy te same czynności. Jesteśmy oboleli, mamy za sobą straszne przeżycia, a wszystko idzie normalnie i to jest chyba najtrudniejsze do zaakceptowania, ale tak właśnie pokazują karty. Jak się potoczą losy Pani małżeństwa, tak jak do tej pory, nie ma zmian. Kolejne pytanie dotyczy takiej, powiedziałabym, technicznej trochę strony życia. Otóż Pani Anna chciałaby się przeprowadzić w ten najbliższy piątek. Znaczy wyprowadzić ze swojego starego mieszkania i przeprowadzić do nowego. Pani Anna urodziła się 6 kwietnia w 1953 roku. No i pytanie jest takie, czy ten piątek to dobry czas na wyprowadzkę. Ja od razu Pani powiem, że ja jestem bardzo przesądna i uważam, że pewne rzeczy są, a można je, dobrze jest o nich pamiętać. I zawsze twierdziłam, że nowe życie trzeba zaczynać czy kończyć stare, jak Pani woli, bez względu na to, czy jest to mieszkanie, czy jest to prywatny interes, czy cokolwiek. Albo w środę, albo w sobotę, coś w tym jest. Kiedyś Państwu o tym opowiem, dlaczego akurat te 2 dni są takimi dniami uznanymi za szczęśliwe. No ale jeżeli Pani pyta mnie o piątek, to proszę uprzejmie, już patrzę. Czy to będzie piątek? Ten najbliższy. Czy w ten najbliższy piątek porzuci Pani stare śmieci, jak to się mówi, literacko i wprowadzi się Pani do nowego miejsca? I
sądzę, że tak, że się Pani uda jednak, że ten, no, ten nowy układ życiowy zacznie Pani właśnie w piątek. Sądzę również, że nie do końca Pani to wszystko będzie w stanie zrobić tak, jak Pani sobie zaplanowała. Widać, że pewne jakby pewne techniczne kwestie mogą Panią trochę przerosnąć. Czyli taka wyprowadzka z całkiem sporymi, jak dla Pani, technicznymi kłopotami. A ja dzisiaj chciałam Państwu zgodnie z tym, co obiecałam na początku, powiedzieć słów parę o koziorożcach kobietach. Te kobiety są niezwykle uporządkowane. Ich emocje również są i namiętności zazwyczaj bardzo uporządkowane. Marię się o nich, że potrafiłby zaplanować naprawdę wszystko, nawet bardzo takie ekstremalne wydarzenia. Natomiast bez względu na to, co Państwo słyszeli o kobietach spod tego znaku, jest to nieprawda, bo kobiety spod znaku koziorożca są niezwykle namiętne. One po prostu potrzebują takiej trochę wręcz, ja bym powiedziała, niemoralnej odwagi, żeby to pokazać. Trzeba je trochę popchnąć w odpowiednim kierunku i wtedy emocje wychodzą na światło dzienne i okazują całą swoją doskonałość. I to jest z koziorożcami tak, że dopóki ona nie przestanie być ostrożna w miłości, w doznaniach, dopóty nie pozna faktu, czym jest prawdziwe spełnienie i prawdziwe uczucie i prawdziwa erotyka, to można powiedzieć w ten sposób, że ona jest do tego stopnia ostrożna, że bardzo często kończy na samej ostrożności, a nie na tym, co tę ostrożność powinno wywoływać. Na szczęście również taka rezerwa koziorożca kobiety może się całkowicie rozwiać i ona wtedy nabiera dużej pewności siebie i dzieje się to wtedy, kiedy staje się pewna partnera. Tylko w takim przypadku można u koziorożca wywołać te wszystkie burze. Poza tym ona kocha być zakochana. To takie trochę dziwne określenie, ale na przykład tak to wygląda faktycznie. To jest jej ulubiony stan. Mawia się, że ona nigdy nie patrzy w gwiazdy, że zbyt twardo chodzi po ziemi. Też jest to nieprawda, aczkolwiek w tych kwestiach seksu nie jest bardzo impulsywna, bo pożąda mężczyzn, ale potrafi się bardzo dobrze kontrolować. Bardzo czeka na to, by mężczyznę adorował, by ją podrywał, uwodził. To jest niezbędne jej, ale nigdy, żeby nie posiadł jej w całości. Ostrożny jest ten znak. Ona dokładnie wie, czego chce od niej partner, ale ten partner nigdy do końca tak naprawdę nie będzie pewien, co ona o nim tak do końca myśli właśnie. Myślę, że wielu mężczyzn jest w stanie ukuć takie powiedzenie, że trudno jest ją rozgryźć. Innych z kolei na przykład uwiedzie jej rezerwa, jej powściągliwość. Pewnie zdają sobie sprawę, to są ci, którzy znają lepiej kobiety, że skrywają się pod nimi naprawdę potężne, pod tą powściągliwością i skrytością bardzo silne emocje. A to, co ją cechuje wymiennie, takie podsysanie emocji, ochładzanie stosunków, może doprowadzić do szału właściwie każdego partnera. Takie są koziorożce, ale kiedy są inne, kiedy są nam przyjazne, to wtedy są błyskotliwe, są cudowne, są takie bardzo dostępne i wtedy wszystko to, co myśleliśmy o niej, idzie w niepamięć. Natomiast zawsze pozostaje nam, jeżeli wspominamy koziorożca, ona jako ona po prostu. To jest ktoś taki, czyjego numeru się właściwie nigdy nie zapomina i ktoś taki, że nie opieramy się jako mężczyźni, nie opierają się pokusie zatelefonowania do koziorożca. No chyba, że są to mężczyźni zbudowani z zupełnie innego tworzywa niż większość mężczyzn chodzących po tym świecie. Ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o kobietę koziorożca, ona się bardzo boi zakochać, ponieważ ona nie może mieć żadnych wątpliwości. Ona musi być absolutnie pewna. Można powiedzieć tak, że potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i potrzebuje ochrony. I gdy przekona się do
kochanka, to wtedy nie walczy z tym uczuciem. Ona się mu poddaje. To jest taka kobieta, która daje albo wszystko, albo nic. I mężczyznom bardzo trudno jest często takiemu stanowisku po prostu sprostać. Jest niezwykle lojalna, ale musi kochać i musi pożądać z wzajemnością. Dlatego też na początku jest ostrożna, pełna rezerwy. Ona po prostu musi rozważyć wszelkie możliwości, no i ryzyko, zanim podda się. Poza tym ona swoje uczucia chowa za taką bardzo głęboką gardą. Niestety nie zawsze wie, taka jest prawda, kiedy ją należy opuścić. Ale mężczyzna, który tak naprawdę zawrócił jej w głowie i zwrócił jej uwagę, i taki, który okaże się godny jej uczuć, znajdzie w niej naprawdę niezwykle namiętną partnerkę. Taką kobietę, która jest gotowa na wszystko dla tej swojej ukochanej osoby. Natomiast kiedy kobieta koziorożec popełnia błąd w doborze partnera, jest to zwykle w jej przypadku pomyłka ogromnego kalibru. Tyle, że ta kobieta potrafi przemienić błędy w pozytywy, bo ma cierpliwość, ma wytrzymałość i ma taką wytrwałość, by to wszystko osiągnąć. I w walce sił woli okazuje się naprawdę wspaniałym bojownikiem. Tylko chciałabym panów przestrzec, trzeba bardzo uważać i pamiętać, żeby jej naprawdę nie zranić, bo ona nie wybacza i nie zapomina. Mawia się o kobietach koziorożcach, że dla zemsty są w stanie nie cofnąć się przed niczym. Zawsze właściwie będą żyć w pewnym sensie jak gdyby osobno, niezależne, własnym życiem. A w trakcie trwania związku ona może przypisać sobie na przykład prawo decydowania o tym, kiedy, gdzie, z kim się chce spotykać, dokąd wychodzić. W małżeństwie bardzo często będzie domagać się czegoś dla siebie, to jest własny, na przykład samochód, własne konto bankowe. Bardzo często również zdarza się, że kobiety koziorożce w sprawach zawodowych używają swojego panieńskiego nazwiska, rodowego nazwiska. Poza tym zawsze również potrafią tak przekazać mężczyźnie, żeby go nie urazić, że one muszą być sobą, one nie są w stanie zaakceptować pełnej dominacji, ale niewątpliwie są to bardzo kobiece kobiety, w pełni kobiece, takie, które wiedzą, jak są piękne i jak warto inwestować w to, żeby być jeszcze piękniejszymi. Poza tym mają bardzo duży zmysł elegancji, mają skłonność do czystości. Zawsze są starannie i dokładnie umalowane, a w doborze strojów i ozdób są niezwykle kobiece i takie bardzo, bardzo takie strojne, to chyba właściwe słowo. Bardzo często zdarza się również, że inne przedstawicielki tej samej płci, właśnie koziorożców, radzą się, jak się ubierać, jak zwracać uwagę mężczyzn na siebie. To są kobiety, które będą starały się oczywiście dominować nad swoim mężczyzną i wykorzystać go tak, aby spełnił jej oczekiwania, ale jak gdyby dla dobra związku. Zresztą ciekawą rzeczą jest to, że kobiety spod tego znaku w jakiś szczególny sposób przyciągają do siebie słabych przedstawicieli płci przeciwnej, bo pewnie schlebia im ich zainteresowanie, ale nie pozwolą również, aby stali się oni dla nich ciężarem, stąd jest to taki jednak często wyważony związek. Poza tym tak, ta kobieta najczęściej w młodości jest taka sztywna, formalna, zdystansowana, a z wiekiem nabiera kobiecości ogromne i pewności siebie. Za mąż wychodzi jako osoba świadoma, zazwyczaj już po kilku związkach. Jednak nigdy w życiu nie uda się nikomu z kobiety koziorożca zrobić takiej seksualnej zabawki. Te kobiety są na to zbyt chyba sprytne, to właściwe słowo. Poza tym, przypominam, osoba niezwykle namiętna, uczuciowa. Ktoś, kto bez miłości może czuć się fizycznie i psychicznie bardzo źle.
ale to jest ktoś również, kto się nigdy nie zdecyduje na to, aby taki zwykły kochanek, ktoś, kto jest tylko i wyłącznie partnerem seksualnym, mógł być jej partnerem na całe życie, bo ona pragnie kogoś, kto ją będzie satysfakcjonował pod każdym względem i do szczęścia potrzebuje nieustającego jakiegoś zajęcia, dlatego też bardzo często są to osoby pracujące na rzecz różnych organizacji charytatywnych, albo przynajmniej pracujące bardzo intensywnie i bardzo długo. Poważnie traktują życie, mają głębokie wewnętrzne przekonanie, że potrafią osiągnąć bardzo, bardzo wysokie cele. A poza tym zawsze znajdą coś jeszcze dla siebie, czego nie osiągnęły i co jest możliwe, co jest przed nimi. Zawsze kierują nią jakieś nowe ambicje, musi zawsze sobie coś udowadniać. To jest kobieta, która do końca nie jest nigdy usatysfakcjonowana. Ktoś, kto bardzo szanuje ludzi, którzy odnieśli sukces i ktoś, kto z chęcią wtedy przyjmuje ich rady, tych ludzi, którzy są właśnie kreatorami sukcesu. Dobrze słucha autorytetów, potrafi docenić czyjąś wiedzę. Natomiast oczywiście można sobie poradzić z tą kobietą, która ma również pewną skłonność do snobizmu. Otóż bardzo dobrze się ją błaskawić poprzez stałe komplementy, których ona, no nie da się ukrywać, lubi słuchać. A kiedy poczuje, że jest zaakceptowana, że jest doceniona, wtedy staje się taka bardziej miękka, ciepła, przyjazna, żeby nie powiedzieć ludzka. Poza tym jest to ktoś spokojny, właściwie stroniący od ekstrawagancji, zazwyczaj bardzo kompetentny. Pewnie dlatego trudno się dziwić, że zazwyczaj zdobywa to, czego pragnie. Natomiast osoby obdarzone mniejszym talentem niestety bez problemów zepchną ją z drogi, ale tylko na jakiś czas. W końcu ona i tak zwycięża i pomimo przeszkód różnych zniechęcenia, rozczarowania, opóźnienia dochodzi do momentu, który był jej celem wytyczonym. Takie właśnie są kobiety spod znaku koziorożca. To taka charakterystyka ogólna. No to wracam, proszę Państwa, do SMS-ów. To tyle byłoby na dzisiaj z przypowieści o znakach zodiaku. Pytanie dotyczy spraw biurowych, ale one są sprawami jednocześnie osobistymi. Napisała do mnie pani Maria, która urodziła się 23 marca w 1957 roku. Czyli numerologiczna czwórka. Nie, przepraszam, trójka. Tak, 5, 7, 12. Natomiast pytanie dotyczy szefa, mężczyzny o imieniu Grzegorz, urodzonego 4 czerwca roku 1965. Tutaj mamy 4 i pytanie brzmi tak. Co myśli o mnie i co tak naprawdę czuję? Byliśmy uczuciowo blisko, teraz ma inną kobietę. Czyli pytanie o związek pana Grzegorza z panią Marią, o przeszłość i jak ona rzutuje na obecną sytuację ich kontaktów. Co pani myśli? Na pewno nie ma powrotu do sytuacji. Czyli dla niego ten związek jest związkiem zamkniętym. To po pierwsze. Coś, czego już nie ma, co jest zamknięte. A jaka jest relacja emocjonalna poza tym? Wie pani, ja myślę, że to jest takie partnerstwo, zawodowe. On pani w tej chwili już jako kobiety takiej, kobiety kobiecej nie postrzega, co nie znaczy, że
zaprzecza temu faktowi, że pani była dla niego istotna, ale w tej chwili to są sprawy tylko i wyłącznie zawodowe. Widać, że on miał w ogóle wątpliwości co do waszego związku z racji tego, że uważał, że ten związek nie ma szans po prostu na większe, na głębsze jakieś kontakty. Uważa, że stało się to przypadkowo, że to jest coś, nad czym on nie zapanował, czy państwo obydwoje nie zapanowali nad tymi emocjami. Natomiast na pewno z tego związku wyszedł w taki, ja bym to określiła, sposób zdecydowany. Nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Stąd, czy mogę powiedzieć, że on coś czuje? Na pewno uważa panią za osobę godną szacunku, za kogoś, na kogo, na kim może się oprzeć, za kogoś, kto jest wiarygodny jako człowiek. Natomiast nie chciałby już jak gdyby powrotu do poprzedniej sytuacji. Nie interesują go żadne układy damsko-męskie, tylko po prostu no, współpraca. Stąd to nie jest takie wspominanie dawnych chwil, tylko raczej upychanie tego gdzieś tam w zakamarki, żeby się nie wydobyło to, co było piękne, ale już to nie jest ten czas. Mam do państwa słów kilka co do tej części programu. Najbliższy czas chciałam państwu zaproponować serię takich połączeń, gdzie będą państwo mogli zadać mi jedno konkretne pytanie na krótko, na szybko, ale po to, żeby jak największa ilość osób mogła ze mną się skontaktować, proponuję, abyście państwo telefonowali z jednym konkretnym pytaniem. Szybkie pytanie, bardzo duży przepływ informacji. Postaram się jak najszybciej do tego podejść. Pierwsza osoba, dobry wieczór, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam się dowiedzieć na temat zdrowia swojego. A kiedy się pani urodziła? Szybciutko, proszę mi powiedzieć. 1 marzec 71. 71? Tak. Na temat zdrowia. Proszę pani, karty mówią o jakimś schorzeniu, które powraca, o czymś, z czym pani będzie musiała sobie poradzić przez najbliższy czas i o takim badaniu, które jest badaniem, znaczy to są jakieś inwazyjne przez powłokę cielesną przechodzące badania, które dadzą w sumie efekt taki, że pani, uda się pani nad tym problemem zapanować, ale mam wrażenie, że w bardzo dużym stopniu proces wyzdrowienia w pani przypadku jest powiązany z pani dwiema rzeczami. Pierwsze to jest gospodarka hormonalna, a drugie system nerwowy i nad tym będzie trzeba zapanować, żeby okiełznać problem. To tyle. Dziękuję bardzo. Witam, mam nadzieję, następną osobę. W każdym razie bardzo proszę o telefonowanie jak najszybciej. Tak właśnie to będzie wyglądało od tego momentu. Jedno krótkie pytanie. To, co państwa najbardziej, no może nie dręczy, ale pasjonuje, czy chcieliby państwo wiedzieć, co państwa jest największym problemem, to po jednym właśnie krótkim pytaniu w tej chwili mogę państwu służyć swoją osobą, żeby właśnie jak najszybciej, jak największą ilość osób móc osobiście przepowiedzieć to, co karty mówią. Na razie, póki nie ma telefonu, wracam do pytań związanych z państwa pytaniami SMS-owymi i jest to pytanie od pani Barbary, która pisze, że urodziła się 3 lutego w roku 1978. I mówi, że podoba się jej pewien chłopak, który ma na imię Jacek i chciałaby wiedzieć, czy dojdzie do spotkania. I pytanie numer dwa, czy będą razem. Ale oczywiście najpierw jest połączenie. Halo, dobry wieczór. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Tak? Na imię mam Agnieszka. Tak? Jestem z 12 listopada 77 roku. Tak? I tak, jest w tej chwili w związku, trwa on 5 lat, mój partner to jest 27,
grudzień, 81 rocznik. Mhm. I no, chciałabym się dowiedzieć, bo to nie bardzo się nam po prostu układa. No nie, nie bardzo się Państwu układa, ponieważ karty pokazują takie przegrzanie już tego związku i trochę znużenia, wie Pani, przede wszystkim to widać po pierwsze. A Pani by chciała wiedzieć, czy Państwo się utrzymają jako, jako związek, tak? Tak, 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 dokładnie. Proszę Pani, już sekundeczkę. Wie Pani, jeśli by Pani o to bardzo pozabiegała, to tak, ma, ale to wszystko w Pani rękach, dlatego że ja się obawiam, że jeśli zostawi to Pani swojemu biegowi albo zda się Pani na mężczyznę, to tutaj wiele się nie uda, dlatego że ja sądzę, że ma Pani jakąś zamienniczkę niedaleko, już prawie, że oddech na plecach tego, tego kogoś. Ktoś wokół tego chłopaka już się kręci. Ponieważ karty mówią o zmęczeniu w związku, więc jeżeli Pani na tym związku zależy, to musi Pani w tej chwili bardzo popracować, żeby to nie dopuścić do rozstania, które karty tutaj pokazują właśnie. Dziękuję za pytanie. Jeśli ktoś ma problem, bardzo proszę, właśnie tak, jedno pytanie szybciutko rzucone. Ja będę starała się maksymalnie, nawet bez, jak Państwo widzą, zapisywania dat, tylko staram się je zapamiętać, odpowiadać. Przypominam, że pytanie dotyczyło Pani Barbary, urodzonej 3 lutego w roku 1978. I kwestii takiej, czy Jacek, którego sobie upatrzyła, to ten mężczyzna, czy uda im się spotkać, a potem, czy jeśli tak się zdarzy, to czy będą razem, czy to ma, czy to w ogóle tak zagra. Czy to jest ta osoba? Proszę Pani, sądzę, że powiem Pani coś, co w pewnym sensie go Panią zadowoli. To nie będzie związek. Z tego nie będzie, z tej mąki nie będzie chleba. No, mogą się Państwo nawet spotkać, ale to niczego dalej już po prostu nie przyniesie. Karty pokazują to, że przy tym mężczyźnie w prognozie już w tej chwili zresztą się zaczęło. Gdzieś tam krąży inna kobieta, która po prostu jest dla niego ważniejsza. Dobry wieczór, słucham Panią. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Mam na imię Jolanta, urodziłam się 20 maja 65 roku. Tak. I mam takie pytanie. 28 października mam kolejną rozprawę w sprawie o podział majątku. Chciałam zapytać, jaki będzie efekt i czy ewentualnie jest szansa, żeby to była ostatnia rozprawa. Czy będzie to ostatnia rozprawa i jaki będzie tego efekt? Tak. Ta sprawa będzie odłożona. To nie jest ostatnia sprawa. Ale odłożona, czyli nie odbędzie się? Ja mam wrażenie, że w ogóle ona się nie odbędzie. Z przełożenia kart, pierwsze co mi karty pokazały, to jest zmiana terminu. Coś się wydarzy takiego, co spowoduje, że nie będzie, ktoś nie przyjdzie, krótko mówiąc, bo to już widzę. Karty pokazują, że to jest nie w tym terminie, natomiast jeśli chodzi o finał, czyli o to, na co Pani może liczyć, to już to wyrok, który zapadnie, będzie dla Pani korzystny, aczkolwiek nie tak prędko, jak Pani by chciała. Karty pokazują cały czas opóźnienia, jakieś kolejne powody, dla których coś nie może do końca się odbyć. Czy to będą jakieś rodzinne powody? Tak, rodzinne powody. Mhm. Rodzinne powody. I rzeczywiście będzie Pani miała tutaj, będzie Pani miała satysfakcję z wyroku, ale na tę satysfakcję przyjdzie poczekać dłużej niż Pani myśli. Dziękuję za pytanie. Czekam na kolejne krótkie pytanie, a w międzyczasie spróbuję może Państwu coś powiedzieć, kto do mnie napisał. Ale jest oczywiście kolejna osoba. Witam, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham Panią. Chciałam porozmawiać, zapytać konkretnie. Przed nami 20 października 63. Tak.
o swój związek, jak to dalej będzie wyglądać. Taki był nie bardzo udany do tej pory, jak są perspektywy. Przepraszam, kto się urodził 20 października, bo nie usłyszałam? Ja. Pani, tak? I tak. Pyta mnie pani o swój związek, w którym pani jest i uważa go pani za niezbyt udany, co dalej, tak? Tak, tak, tak. Rozumiem, dobrze, bo tak miałam jakiś pogłos i nie usłyszałam, tak? O kim pani mówi. Już wiem. Proszę pani, ale to jest taka, przepraszam, trochę, ja bym powiedziała, agonia na raty w tym związku. Tutaj widać, że jest to coś, co państwo odsuwają od siebie, odsuwają, ale no powiedziałabym tak, jeszcze no, parę miesięcy i okaże się, że państwa drogi się tak właściwie rozchodzą dosyć znacznie i karty pokazują po prostu trudne rozstanie, takie, gdzie będzie trudno zaakceptować zasady tego rozstania, będą trudne rozmowy, ale ten związek się nie utrzyma. Nie ma pani szans. Nie ma szans. Nie ma pani szans, nie. To jest kilka miesięcy i przykro mi bardzo, ale to widać rozpad tego związku już. Dziękuję za pytanie. Zapraszam następną osobę. Jak państwo widzą, konkretnie postawione pytanie, potrafimy się do tego odnieść w krótkim czasie. Dlatego czas jest taki krótki, żeby jak najwięcej z państwa miało szansę to pytanie właśnie moim kartom postawić. Spróbuję odnieść się do SMS-ów, ale oczywiście proszę mi w każdej chwili przerywać. Pytanie jest o powrót męża do domu. Maciej, 12 październik 79. Pyta żona, 10 stycznia 82. Pyta, kiedy mąż wróci do domu i jaka będzie po tym powrocie jego, ich sytuacja finansowa. Rozumiem, że pan Maciej jest gdzieś dalej i wyjechał do pracy. Bardzo tęskni przede wszystkim pan Maciej. Wiem, że nie o to mnie pani pytała, ale widać, że nie tylko pani jest osobą, której jest źle, ale jemu również. Wie, że on tęskni bardzo. Natomiast kiedy wróci? I z czym? I z czym? Proszę pani, sytuacja finansowa będzie w pewnym sensie poprawiona, ale nie tak jak państwo myślą, czerwiec przyszłego roku, między majem a czerwcem przyszłego roku. Dobry wieczór. Halo. Halo, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Witam. Mój mąż Grzegorz, urodzony 27.07.1956 rok, tak. Jest częściowo sparaliżowany. Tak. Czy odzyska władzę w ręku 27. i w nodze? 27. Udar był 3 września 2008. 27.1.2007, dobrze. Czy częściowo odzyska władzę? Rozumiem, że państwo tutaj widać jakąś rehabilitację, że państwo pracują nad tym, tak, prawda? To tak. Jest, tak, tak, bo tak od razu sobie przełożyłam i widać pracę, która jest wkładana w to. Czy i kiedy? Czy wróci do zdrowia i kiedy? Tak, 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 tak. Czy będzie samodzielny? Tak, tak, rozumiem, oczywiście. To jest proces... sekundkę... Kiedy był ten udar, proszę mi powiedzieć jeszcze raz? 3 września 2008. 2008. Jest ponad rok. Proszę pani, karty mówią tak, że minimum, że powiedzmy, no tak, 2 lata to jest ten czas, kiedy musi państwu zająć powrót do sprawności, aczkolwiek ta sprawność nie będzie dotyczyła pełnej swobody poruszania się, czyli on będzie miał poruszanie się w okrojonym zakresie. Ale czy ręka? Ręka tak, noga gorzej. Aha. Ręka tak, noga gorzej. Mniej więcej 2 lata od tego, co się wydarzyło. Około 2 lat. Może 1,5, może trochę krócej, ale ja bym raczej stawiała na 2 lata. No to już jest rok czasu minęło. Jak no to wie pani, powiem pani tak. Na pewno nie wcześniej niż za 5 miesięcy. To mogę pani powiedzieć z czystym sumieniem. Dobrze. Mam nadzieję, że się uda za 5 miesięcy, że nie trzeba będzie czekać 2 lat, ale wróci. W pewnym sensie tak. Ręka wróci, gorzej będzie z skutkami udaru, jeżeli chodzi o nogę. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś następny, bardzo proszę. Jeśli nie, to wracam do pytań.
Pani Czesława, 15 czerwiec 1947 rok. Pytanie jest dosyć konkretnie postawione. Jest szóstką pani Czesława. I pyta tak, co mnie czeka w ciągu 3 miesięcy w życiu osobistym i finansowym? 3 miesiące najbliższe tylko, 15 czerwiec 47, czyli do końca roku. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, znajdzie pani satysfakcję popartą jakimś dokumentem, czyli jeżeli pani występuje o coś w tej chwili, ma pani nadzieję na jakieś pieniądze, to się zdarzy. Karty mówią, że będzie pani miała możliwość korzystania z pieniędzy w oczekiwanym przez panią zakresie. Sprawy osobiste, powiada pani. Sprawy osobiste. Rozstanie się pani z kimś. Z kimś, kto no z kim pani toczy od pewnego czasu spór. Karty mówią o rozstaniu, o zakończeniu pewnego układu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pani. Moja data urodzenia 17.10.60. Chciałam się zapytać o kupno mieszkania, domu, ewentualnie planuję i czy miałabym możliwość spłacenia go. Czy panią jakiś czas ogranicza, czy po prostu pytamy karty tak sobie? Nie ogranicza. Chciałabym się dowiedzieć, co w ogóle będzie zrealizowane. I proszę pani, już mówimy. Raczej wygląda mi to na mieszkanie niż na dom. Być może gdzieś z jakimś tam kawałkiem trawnika, czyli na przykład, nie wiem, parter z trawnikiem, ale raczej wygląda mi to na mieszkanie. I będzie pani miała taką możliwość, natomiast jest to kwestia co najmniej 3 najbliższych lat. Karty mówią o, że będzie panią stać wtedy na to, natomiast pokazują również jakąś formę przypadkowości. Ktoś pani po prostu powie o tym. To będzie taka sprzedaż, znaczy kupno w pani przypadku spowodowane zasłyszaną informacją. To nie jest, nie będzie pani koło tego o to zabiegać. Tak gdyby wejdzie w pani samo w ręce i pani uzna, że to jest coś, co panią interesuje. Natomiast no, jest to około 3 lat na pewno. Wcześniej nie sądzę, żeby miało to rację bytu. Dziękuję bardzo za pytanie. Czekam na następną osobę. Czekam na następną osobę, a jeśli się taka nie zjawi na razie, to pytanie krótkie. Wpadłam w spiralę długów. W jakim czasie uda mi się z nich wyjść? Pyta pani Grażyna. 24 marca 1966 roku. Rzeczywiście jest spirala, bo jest pani, tak, no, trochę pani się dała ponieść emocjom, tak delikatnie powiedziawszy. Dobrze, kiedy? Kiedy? Proszę pani, po to, żeby wyjść z tych długów, musi pani coś utracić. To dla pani istotnego. Ja sądzę, że to jest około 2 lat. To jest ten moment przełomowy. Dopiero później zacznie się robić trochę lżej. Dobry wieczór. Wieczór jeszcze raz, pani Anno. Mój mąż urodzony 27.07.56 miał udar trzeciego. Tak. Czy ta noga... Czy on będzie chodzący, czy będzie musiał mieć wózek? Aha, no właśnie.
Już pani mówię, jak to karty określają. Wie pani, trudno mi tak się odnieść do tego z ortopedycznego punktu widzenia. Ja powiem tak, będzie miał ograniczone możliwości chodzenia, ale to jest chodzenie, nie jeżdżenie. Aha. Nie wiem, o kuli, Ale będzie chodził. Ale będzie chodził, o balkoniku, o czymś tam. Ale widać kogoś, kto się porusza w ograniczony sposób, ale się porusza. Porusza. Tak. Dziękuję bardzo za pytanie. Widzą państwo sami, że można się w ciągu jednego programu dodzwonić nawet dwa razy. Przypominam, że jest to możliwe i żeby państwo, gdyby państwo mieli pytanie do moich kart, chcieli właśnie teraz spróbować, bo jest to taka część programu, kiedy jest to o wiele bardziej prawdopodobne. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miło mi bardzo, że panią mogę usłyszeć i widzieć. Dziękuję bardzo, witam. Urodziłam się 11 listopada 1967 roku. Tak. I mam jedno konkretne pytanie. Kiedy wyjdzie jakiś mężczyzna w moją samotnię? Coś bardziej udanego niż dotychczas, rozumiem. No, rozumiem. A kiedy wejdzie w samotnie mężczyzna? Mhm. A wybiera się pani do kogoś? No, na razie nie. A wybrałaby się pani może po marcu? No, jakby mnie ktoś zaprosił. No, właśnie. Ale bez zaproszenia. Niech pani gdzieś pojeździ po kraju. Po kraju, tak. Po kraju. Niech pani gdzieś pojeździ po kraju. Karty pokazują rzeczywiście, że będzie pani miała taką możliwość, że w ciągu dwóch najbliższych lat, tak mogę pani odpowiedzieć, po marcu, wejdzie w pani życie faktycznie mężczyzna, na rzecz którego pani będzie zmieniała nawet adres. Czyli jest to taki związek, gdzie będzie ktoś na taki godny zaufania, ale też i ktoś, kto coś sobą reprezentuje. Mniej więcej 45-latek, ktoś, kto, o kim pani będzie wiedziała, że wrócił z jakiegoś kilkuletniego pobytu zawodowego za granicą, ale to nie jest ktoś, kto stał na zmywaku, tylko to jest ktoś, kto zawodowo był zaangażowany jako pracownik, jako fachowiec. Czyli tak jak powiedziałem, ale po marcu, namawiam serdecznie do podróżowania. Jeżeli ktoś następny ma ochotę zadać mi pytanie, bardzo proszę. Ten czas nie będzie trwał wiecznie, dlatego gdyby państwo mieli ochotę, to bardzo proszę. Jeśli na razie nie ma nikogo, to wracam do pracy tutaj, czyli do pytań, które państwo zadali moim kartom, postawili moim kartom w sposób taki, jak się właśnie ostatnio robi, czyli SMS-y. Pytanie od pani Zofii. 12 grudzień 1952 rok. I pan Władysław, 26 wrzesień 1950. Bardzo proszę o prognozę dalszego małżeństwa. Pozdrawiam. Takie trochę jest to w tej chwili między wami zawieszone. Karty pokazują mężczyznę, który ma jakąś ideę finansową. Ktoś mu się marzy, czegoś nie zrobił, za czymś tęskni. Tak jakby ze strony pana Władysława nie do końca wszystkie jego oczekiwania w tym małżeństwie miały miejsce, były zrealizowane. Nie rozstaną się państwo, bo widać kłótnie, widać jakieś słowne przepychanki, widać zły czas, ale nie ma tutaj powodu do niepokoju. Ja do tego wrócę. Na razie rozmowa na żywo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Joanna. Dobry wieczór, słucham. Miło mi po raz kolejny panią słyszeć. Jakieś dwa lata temu rozmawiałyśmy, udzieliłem mi pani bardzo wspaniałych informacji i teraz też chciałabym skorzystać z pani wiedzy. Słucham, tak w razie. Otóż kolejny zakręt. Mm-hmm. Urodziłam się 14 marca 1964 roku. Tak. Jakiś czas temu poznałam młodszego od siebie o 10 lat mężczyznę. Mm-hmm. Niestety mieszkamy w miejscowościach, no tak trochę oddalonych. Ja północ, on taki środek Polski. Mm-hmm. Widujemy się różnie.
Mhm. I czy to ma w ogóle sens, jeśli o mnie chodzi? Czy coś z tego będzie, tak? Czy to w ogóle jest, tak. Jest no, o co w ogóle zabiegać? On ma paskudną pracę. Już na pewno nie ma pani konkurencji, to mogę pani powiedzieć. Więc to też już jest zawsze coś na dzień dobry, pozytywnego w tym trudnym świecie. Bardzo pocieszające informacje. W tym trudnym świecie to dobry początek. Wie pani co, ja bym trochę jeszcze się pospotykała, bo to jest, on może mieć pracę paskudną, ale to jest przyzwoity człowiek. I to jest ktoś, kto rzeczywiście czuje się z panią emocjonalnie związany. To ktoś, komu jest pani potrzebna. Radziłabym trochę się jeszcze przyjrzeć z bliska, bo tutaj widać kogoś, kto darzy panią uczuciem, kogoś, kto no, ma takie jakieś tam plany wobec pani jako kobiety. Chyba warto, mimo że daleko, że no, nie pod ręką, to chyba warto. Nie wszystko to, co jest pod ręką, zawsze się spełnia w sensie tym, że jest tym, na co liczymy. Warto, warto. Niech pani tego na razie nic z tym nie robi, bo chyba z tego będzie całkiem niezły układ. Bardzo się cieszę, że mogła pani się do mnie dodzwonić. Notabene średnią mamy średnią wprawdzie, bo co 2 lata to dosyć rzadko, ale nie dlatego, że pani nie mogła, tylko dlatego, że jak sama pani powiedziała, część mojej wypowiedzi sprzed 2 lat pani wystarczyła, a idę tutaj teraz kolejny zakręt. Wracam do prognozy 12.12.52 i 26.09.50. Prognoza związku. Co będzie z tą parą? Jak oni sobie w życiu przyszłym poradzą? Powiedziałam już o tym, o czym powiedziałam, czyli o rozczarowaniu mężczyzny, o jakimś takim no, braku satysfakcji. Ja zresztą sądzę, że pan Władysław przy okazji ma jakiś problem zdrowotny, ale to już tak zupełnie przy okazji. No widać, że rozczarowanie owocowało jakimś, powiedziałabym, kontaktem pozamałżeńskim. Natomiast to małżeństwo zostanie utrzymane. Tutaj się nic nie zmienia. To jest tak, jak zaczęłam mówić i tak też bym skończyła tę opowieść. Ja sądzę, że chyba najwłaściwszą puentą tego powodu, dla którego to małżeństwo nie widać, żeby się miało rozpadać, jest strach przed samotnością. Jest, myślę, że obopólny zresztą i pani męża. Stąd Konstans, nic się nie zmieni. Tu jest 15 plus 8, 5. Pani Krystyna Anna, dwojga imion, urodzona 17 lipca w 1952 roku, czyli numerologiczna piątka. Pisze tak, pani Anna, od 3,5 roku jestem wdową. Co karty mówią? Mam dalej nią być? A może ktoś mnie jeszcze zechce? Czy mogę sobie jakoś poradzić? Pozdrawiam. Również panią serdecznie pozdrawiam i zobaczmy, jak to jest z pani prognozą w sprawach osobistych. Zmieniłam karty, żeby może okazały się dla pani bardziej przyjazne. Widzi pani, mam wrażenie, że trochę pani osiadła jak gdyby w tym wdowieństwie. Tak jak gdyby niewiele pani robiła w tej materii, żeby w pani życie wszedł ktoś inny, ktoś nowy. No, rzadko się zdarza, że w sposób statyczny możemy ułożyć sobie życie, ale ja oczywiście popatrzę. Natomiast myślę, że pani po prostu dokucza samotność, ale nie jest pani osobą, która stara się za wszelką cenę to zmienić. To raczej pytanie z nadzieją niż pytanie, jak technicznie temu stawić czoła. Co w pani życiu jeszcze się może przydarzyć? Ja sądzę, że pani problemem jest też przywiązanie do tego, co pani ma i w związku z tym
trudność w wyobrażeniu sobie. Z jednej strony by pani chciała być z kimś, a z drugiej strony ma pani oczekiwania, że ktoś przyjdzie i uzupełni to, z czym pani mogłaby wejść w związek. Rozumiem, że no, człowiek ma swoje przyzwyczajenia i swoje nawyki, ale to trochę chyba przeszkadza. Natomiast jeśli chodzi pani prognozę, to mogę powiedzieć w ten sposób, że ma pani szansę na związek z mężczyzną kolejnym po mężu, inny człowiek, inny związek, zdecydowanie. Ale sądzę, że tutaj są takie ograniczenia. Chcę o nich pani powiedzieć. Otóż jest to ktoś, kogo karty pokazują jako mężczyznę, który z powodów zawodowych przejeżdża przez pani miejscowość, ale mieszka gdzie indziej. Czyli to jest ktoś, z kim pani może bywać, ale z kim pani na stałe związać się pod jednym dachem, przynajmniej no, w początkowej fazie tego związku być nie może. Karty pokazują również kogoś, kto jest od pani o kilka lat młodszy, myślę, że około 10 lat młodszy, 9-10 lat młodszy, i pokazują mężczyznę rozwiedzionego, kogoś, kto ma zobowiązania finansowe wewnętrzne. Mężczyzna jest to ktoś, kto zawodowo jest jeszcze aktywny, ale jest na czymś, co karty określają jak konturą, czymś takim. No, mężczyzna 47-letni, nie wiem, chyba te służby mundurowe właśnie w tym czasie mają już prawo do wcześniejszej emerytury. Ktoś taki. I to jest pytanie o pani samotność, o przerwanie pani samotności, ale nie ukrywam, że karty tutaj nie pokazują takiej sekwencji, że miałby to być pani partner poślubiony przez panią. Przynajmniej wstępna faza pokazuje po prostu kogoś, z kim pani może być, ale to nie jest taki związek, jak ja to mawiam, wspólnego dachu. Pani Małgorzata, urodzona 8 maja w 1965 roku, niedawno poznała Henryka spod znaku koziorożca. Pyta, czy może mu zaufać i co pan Henryk o niej myśli. Zaufać rozumiem w sensie partnerskim, tak? Co on o pani myśli? Uważa panią za bardzo interesującą kobietę. Ma wobec pani bardzo, bym powiedziała, takie no czysto męskie zamiary. Poruszyła pani jego zmysły, już mówiąc tak wprost. Czy pani może mu zaufać? No, powiedziałabym tak. Uwaga na kwestie materialne. Ja mam wrażenie, że ten mężczyzna w dosyć specyficzny sposób traktuje swoje związki emocjonalne i w specyficzny sposób podchodzi do kwestii pieniężnych. Tak jakby w dużym stopniu miało to bywać po pani stronie. Natomiast jeśli chodzi o zaufanie dodatkowe, to chcę powiedzieć również, że przy tym mężczyźnie karty pokazują pewien problem alkoholowy, który wprawdzie mu nie przeszkadza w pracy, ale jest to ktoś, kto, jak to się mawia, tak w potocznym sformułowaniu, lubi sobie wypić. Czy to miałoby dyskredytować go i powodować brak pani zaufania? Chyba nie, bo to nie jest alkoholizm, ale tak naprawdę to nie jest to taki partner bez skazy. Kolejna rozmowa na żywo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham. Proszę panią. Tak. Proszę mi powiedzieć, czy skończą się moje kłopoty
chorobowe w moim domu, bo czepiają się nas jedna po drugim, i mnie, i mojego męża. Proszę pani, a kiedy się państwo urodzili? Może pani zacznie? Ja 31 rocznik, mąż 26. A mąż 26. Już. Czy to się skończy? Mhm. Ja powiem pani w ten sposób, no poza tym, że widać tutaj no, jakieś tam cierpienia, jakieś zabiegi, widać zabiegi medyczne, widać farmakologiczne leczenie, to karty nie pokazują tutaj pogorszenia państwa stanu zdrowia, w każdym razie nie w ciągu najbliższego czasu. Także to jest no, coś, co oczywiście jest na pewno bardzo trudne, ale nie należy z tego tytułu martwić się, że będzie gorzej. Gorzej naprawdę nie będzie. Kolejne pytanie. Pani Ewa, pani Anno, urodziłam się 18 listopada w 1962 roku. Byłam w związku z Mirosławem 6 luty 1960. Dziś zarzuca mi nielojalność. Jak to się skończy? Czy zostanę sama? No przede wszystkim to ja sądzę, że jest to pretekst, ta nielojalność, zarzut o nielojalności wobec pani jest oparty na jakiejś dosyć specyficznie spreparowanej przez kogoś z jego otoczenia informacji. Ktoś to zrobił specjalnie, ktoś panią pomówił o sprawie, której pani nie była winna, ale rzeczywiście zrobił to w sposób tak przekonywujące, że pan Mirosław czuje się bardzo, bardzo przez panią no, zraniony chyba, tak, oszukany. Jak to się skończy? No nie skończy się dobrze. Tak mogę pani odpowiedzieć. Karty pokazują, że to, co się zdarzyło dla pana Mirosława jest no, takim sygnałem do odwrotu, że on sobie inaczej panią wyobrażał, że czuje się właśnie poraniony, że uważa, że pani sobie poradzi sama, że nie musi, że znaczy nie ma wobec pani jakichś specjalnych zobowiązań, to tak nieładnie wygląda. Tak, inaczej panią sobie wyobrażał i ten związek w tej chwili zaproponuje pani po prostu coś takiego jak przyjaźń, czyli to takie dosyć, bym powiedziała, trudne do zrozumienia po związku z kimś. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham panią. Pani Maria, ja chciałam spytać o córkę Magdę. Tak? Urodzona 14 września 1982 roku. Mhm. Założyła własną działalność. Mhm. Jak to się w ogóle wszystko potoczy? Mhm. Czy jej się to uda, czy finansowo da radę? A dawno ta działalność już istnieje? Od 1 września. Aha, czy już niedawno, zaraz. A proszę pani, a to jest akurat bardzo dobry pomysł, to co ona zrobiła i ja myślę, że daje jej to sporo satysfakcji. Pieniądze przyjdą troszkę później, ale też przyjdą. Karty mówią o kłopotach w pierwszych 7-8 miesiącach, ale kłopotach takich, które raczej wynikają z jej niewiedzy niż z braku zbytu tego, co ma ona do zaoferowania. Błędy techniczne, jakieś niedopatrzenia, tego typu kwestie, natomiast ona się będzie w tym dobrze czuła i ja sądzę, że bardzo szybko pani zobaczy, że pani córka się faktycznie spełnia w tym, co robi. Pierwsze kilka miesięcy faktycznie mogą być z trudnościami, ale jak mówię, związanymi raczej z jej brakiem zorientowania się w mechanizmie, jaki dotyczy funkcjonowania takiej firmy, kiedy ma się bardzo wiele rzeczy tylko i wyłącznie samemu na głowie. Natomiast meritum i zasada są w porządku, to się będzie sprzedawać. A czy to w ogóle ruszy?
No jak zacznie, to ruszy. Jak zacznie, to ruszy. No tylko mówię, że dobrze jest wymyślony 3 miesięcy, około 7. Pokazują karty zbyt na to, co ona proponuje. Natomiast problem, nowa sytuacja. Radziłabym pani córce, żeby działać, bo to znaczy, ona czekać. Uruchomiła to wietów. Radziłabym pani córce, żeby działać, bo to znaczy, ona czekać. Uruchomiła to wietów, mm-hmm. Z tym, że no troszeczkę teraz jest za... Ona uruchomiła to wietów, mm-hmm. Z tym, że no troszeczkę teraz jest załama, chciała wiedzieć, czy do końca roku to troszeczkę się rozwinie. Proszę pani, czy do końca roku? Z tego, co ja widzę w kartach, mogę powiedzieć tak. W dalszym ciągu mogę to powtórzyć. Z tego, co ja widzę w kartach, mogę powiedzieć tak. W dalszym ciągu mogę powtórzyć. Sam pomysł funkcjonowania tego, co ona otworzyła, jest dobry. Natomiast trzeba poczekać, żeby to wszystko zaczęło jakoś w miarę inaczej działać niż w ostatnim czasie. Ale jeśli mnie pani pyta o październik, to dzisiaj mamy bodajże 6, ile pamiętam, więc trudno się załamywać pierwszymi kilkoma dniami tego miesiąca. Mogę panią zapewnić, że jest to dobrze wymyślony pomysł zawodowy z dobrą prognozą, jeżeli chodzi o zarabianie. Natomiast widać wyraźnie, że pani córka jest człowiekiem, który no nie wszystko ogarnia, stąd jej kłopoty będą niefinansowe, a raczej, ja bym powiedziała, no, urzędowe tak zwane. Poradzi sobie, tylko na pewno należałoby wziąć trochę dystansu do tego. A październik, wbrew temu, co panie myślą, będzie całkiem niezły. Okaże się w podsumowaniu, że jest całkiem niezły. I niech pani uwierzy w nią, niech pani tak się bardzo nie przejmuje razem wspólnie z córką. Ja wiem, że to są emocje, ale ona naprawdę sobie poradzi, musi tylko pewnych mechanizmów dotknąć i potem już wszystko będzie dobrze. Dobrze, ja wracam do pytań. Pytanie jest takie. Mam już dosyć, jak pisze pani Magdalena, samotności. Nie chcę już być sama, mam dosyć czekania na Rafała. Potrzebuję czułości. Kiedy się to zmieni? Pyta pani Magdalena. 7 kwietnia w roku 1978 urodzona. To się może niekoniecznie zmienić w inny sposób, niż pani by chciała. Bo widać, że mężczyzna wprowadza panią w błąd, że obiecuje pani sprawy, których potem nie jest w stanie zrealizować. Kiedy się to zmieni? Kiedy będzie pani mogła liczyć na to, że będzie pani kobietą spełnioną? Proszę pani, musi pani wejść w nowy związek, powiem pani wprost, tego układu, który pani tutaj jest koło pani, jest, to jest układ, gdzie pani jest tą osobą nieformalną i tak już będzie, tutaj się nic nie zmieni i im szybciej pani do tego dojdzie i zacznie pani żyć na nowo, zacznie pani nowe układy dla siebie, zacznie pani rozglądać się wokół siebie tylko i wyłącznie jako osoba totalnie pojedyncza, tym szybciej będzie pani mogła dojść do tego braku, do zaspokojenia tego braku samotności. Tak czy inaczej, sądzę, że to i tak kilka miesięcy przed panią, żeby pani mogła okrzepnąć, ale serdecznie radzę po prostu przejrzeć na oczy. Z tego związku z panem Rafałem już się nie urodzi nic więcej niż do tej pory i żadnych zmian tutaj, mimo nawet być może jego dobrych chęci, karty no nie przewidują, stąd ta samotność jest pani pisana w tym związku, w innym nie, ale do tego trzeba faktycznie zamknąć za sobą drzwi, bo jak wielokrotnie pewna pani słyszała tutaj z naszej stacji, jest to prawda, trzeba zamknąć drzwi,
żeby móc zacząć coś nowego. Proszę Państwa, jeszcze jedna przerwa. Pani Justyna, która urodziła się 29 stycznia w 1986 roku, właśnie dzisiaj straciła pracę i pyta, kiedy znajdzie nową i czy będzie zadowolona i czy ta nowa będzie finansowo lepsza. Trochę straciła Pani bez sensu tę pracę, patrząc w przełożenie karty, widać, że można było tego uniknąć. Coś się zdarzyło niepotrzebnie, ale wracamy do przyszłości, zamykamy drzwi i pytanie, kiedy będzie następna praca i czy będzie bardziej korzystna finansowo od tej, którą Pani właśnie utraciła. No powiem tak, że sytuacja przed Panią rysuje się dosyć trudna, niestety, bo powrót do zawodowego życia karty pokazują raczej na styczeń, wskazują i mówią o takim miejscu, gdzie ja bym to określiła tak, to nie będzie zamiana na o wiele lepsze warunki. Raczej uzna Pani, że bierze Pani to coś, co Pani wchodzi w ręce, bo nic lepszego się Pani nie przydarza. Ale ta praca kolejna ma ewidentne znamiona tymczasowości, to znaczy zgodnie z Pani wyborem. Pani będzie wiedziała, że to jest tylko po to, żeby mieć pieniądze, żeby zarabiać, ale Pani się do tej pracy przywiązywać nie będzie. Dopiero za jakiś czas ta następna praca może spełnić Pani oczekiwania. Pytanie o rozwód. Pani Anna, 14 luty 1972 i Robert, 2 października 1969. Czy się Pani rozwiedzie z mężem? Rozumiem, że są Państwo po takich rozmowach, które od pewnego czasu nie przynoszą efektu. Widać takie spotykanie się w połowie drogi, jak gdyby z tego nic nie wynika. Mąż się na pewno nie zmieni. Pani oczekiwania również nie zmienią swoich kształtów i rozmiarów i takie niespełnienie widać w kartach po obu stronach jest, ale z tego nic nie wynika. A nie wynika dlatego, że boi się Pani o kwestie bytowe, że Pani jeszcze chyba nie jest gotowa do końca do podjęcia tego kroku i sądzę, że dobrze by było dać sobie jeszcze chwilę, bo ten rozwód powinien być z Pani strony szczególnie bardzo dobrze przemyślany, bo wszystko spadnie na Pani głowę, włącznie z przekonaniem męża, że to Pani na dobrą sprawę jest winna rozkładowi tego związku i będzie Pani miała bardzo trudny rozwód. Nie należałoby robić na razie niczego w tej kwestii, no przynajmniej przez jakieś 10 miesięcy. Jeszcze nie należałoby w ogóle ruszać tej sprawy. I niech Pani nie słucha podszeptów kogoś, bo widać, że tutaj ktoś Panią nakręca. To nie jest dobry związek. Jak powiedziałam, nie ma Pani szans na to, żeby on zmienił swoją jakość, ale nie, to nie jest dobry moment również na zadawanie sobie takiego pytania, czy to już jest ten czas, żeby się rozstać. To nie jest ten czas. Proszę sobie dać jeszcze trochę i dopiero wtedy ruszać w świat, o ile będzie Pani w dalszym ciągu tego samego zdania jak dzisiaj. Pani Ewa napisała,
30 sierpnia w 1968 roku urodzona pani Ewa napisała do pana Stefana, urodzonego 19 lipca w roku 1965. A napisała dlatego, że swój kolega z dawnych lat, on jej się śni i nie wie właściwie dlaczego. I napisała do niego właśnie po tych latach, że on się ciągle śni, a on się do niej nie odzywa i jest obrażony. Dlaczego? Ktoś na panią, mówiąc tak, bardzo kolokwialnie mu kiedyś nagadał i to w nim tkwi od dawna i nie chce się po prostu pakować w coś. Dla niego ten układ waszy z Katu, to pokazuje, jest zakończony. On nie chce po prostu z panią utrzymywać kontaktu. To, że on się pani śni, to być może jako w pewnym sensie nawet wyrzut sumienia z młodości. Jakaś niewyjaśniona sprawa tu w kartach jest. Nie sądzę, żeby należało przywiązywać dużą wagę do tego, że on się nie odzywa. Bo on ten związek z panią czas temu X, państwo byli młodsi, po prostu zakończył i on nie chce mieć żadnej styczności, boi się ewentualnych konsekwencji. Dlatego też po prostu milczy. Niech pani nie wyciąga z tego żadnych wniosków. Czasami nam się śnią ludzie, którzy po prostu kiedyś w pewnym sensie albo skrzywdziliśmy, albo mają nam coś do powiedzenia, ale to nie znaczy, że należy od razu się zastanawiać, jak przejść do realu w tym wszystkim. Tego tematu po prostu dla pana Stefana nie ma. I dlatego też on tak się, a nie inaczej zachowuje. Pytanie, gdzieś tutaj miałam. O, tu. To jest pan Paweł, urodzony w 27 maja w 1974 roku. Pyta o pracę. Pyta, kiedy ją znajdzie i jaka to będzie praca. 27 maj 1974 rok. Proszę pana, w siłach porządkowych, w służbach porządkowych, gdzieś karty mówią w miejscu, gdzie się porządkuje, ale nie w sensie zamiata miasto oczywiście, tylko porządkuje się życie. Tak wyglądają wszystkie instytucje, które są związane z przemieszczaniem się. I tam w tej części jakby utrzymującej ład funkcjonowania może pan znaleźć pracę. Kiedy? Kiedy? No tutaj jest problem, dlatego że ta praca, która rzeczywiście będzie panu dawać satysfakcję i pieniądze i wszystko, i widać, że jest przed panem, ale no chyba już nie w tym roku. Być może zacznie się coś w końcu listopada w tej kwestii dziać, ale jeśli chodzi o fizyczne podpisanie umowy czy możliwość zaczęcia pracy, to jest niestety za 2 miesiące, czyli no powiedzmy, no w ostateczności koniec grudnia, ale bardziej jest to jednak początek 2010 roku. Teraz pytanie od pani Beaty, urodzonej 9 sierpnia w 1968 roku, która w ubiegłym tygodniu spodziewała się dostać mieszkanie, ale nie dostała. I ma pytanie, czy jeszcze ma szansę dostać to mieszkanie. No i kiedy na jej drodze stanie mężczyzna. Następne rozpatrywanie sprawy będzie z wiosną przyszłego roku. Tak mogę pani odpowiedzieć. A pani sprawy osobiste. A pani sprawy osobiste.
pani, sprawy osobiste to kwestia... No, około roku jeszcze. W tym czasie wielkich zmian tutaj nie widać. Raczej widać panią jako osobę, która będzie musiała się samotnie uporać z wieloma sprawami. Karty mówią o kimś, kto będzie do pani chciał wrócić, o kimś, kto ma jakiś problem życiowy, jest niezaradny, niech pani się na to nie godzi. Nawet jeśli był to pani bliski kiedyś człowiek, to z tego związku już nic nie będzie. Jeśli chodzi o to mieszkanie, to karty w przypadku tutaj właśnie mówienia o pani sprawach osobistych pokazały, że będzie pani miała szansę właśnie zanim pani będzie miała mężczyznę, będzie pani miała mieszkanie. Około półtora roku, tak, to można patrząc w ten układ już precyzyjniej dopowiedzieć. I rzeczywiście dostanie pani to mieszkanie, ale sądzę, że będzie pani miała z nim jakiś problem, bo będzie tutaj kwestia i remontów, i chyba piętra, bo karty mówią o niewygodzie. I jest to jedyna metoda, jedyna możliwość, którą pani będzie miała, stąd jeśli pani rzeczywiście chce tą drogą pójść, to radziłabym po prostu wziąć to, co wejdzie w ręce, bo wiele innego panią nie czeka. Proszę państwa, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Zapraszam serdecznie za tydzień we wtorek o 20:00, ale przedtem w najbliższą sobotę o godzinie 11:30. Dobranoc państwu, dziękuję, jeszcze spokojnej nocy.